Siemano, Mawkar z tej strony. Dzisiaj muszę zagęszczać ruchy, bo niestety szykuję się na burzę. Ale tutaj fajne auto dostawcze Volkswagen Caddy z 2006 roku z przebiegiem 234 tysiące i w szukanej benzynie, bo dają się przerobić na LPG. 1,475 koni, silnik stary, modny, występujący jeszcze chyba, jak się nie mylę, w Golfie 3, ale na pewno w Polówce były. A to przede wszystkim nie jest skordowane, co jest u nich, może wam trochę to rozjaśnię. Dużym minusem potrafią kordować naprawdę w każdym miejscu. A ten jest ładny, ogólnie jest bardzo zadbany także wewnątrz. To jest to auto właśnie, które było na relacji, gdzie znalazłem książeczkę do nabożeństwa. Więc ktoś tutaj, można powiedzieć, że tylko ktoś do kościoła jeździł. W środku, no jak wspominałem, bardzo ładnie utrzymany, ma jasną tapicerkę, jest bardzo czysta. Widać, że tego auta nikt na budowlance, na wykończeniach ani w gospodarce nie używał. Często też musicie pamiętać, że takie auto użytkiem osoby starsze, bo po prostu jest trochę jak SUV. Wyżej się do nich wsiada, wszystko lepiej widać, duże szyby. Więc dla starszej osoby jest to dość przyjemna opcja. A co do stanu technicznego, no auto ma sprawną klimatyzację. Zdejmowałem kołpaki, patrzyłem, cztery są świeżutkie tarcze ATEK, więc z tym nie ma żadnych rzeczy. Silnik pracuje ładnie. Mam jeszcze tam jakiś TIF na potwierdzenie jego przebiegu. Ogólnie to chyba byłoby na tyle, resztę dogramy w środku pojazdu. Dobra, wracamy do wnętrza. Niestety tam musiałem odjechać, bo mówię, że zaczynało lekko pokropywać, ale nagram tutaj pod domem wam środek tego Caddy'ego. I oczywiście zapomniałem wam dopowiedzieć, że Caddy jest w wersji osobowej. No jest to, wiadomo, fajna sprawa, bo z dostawczaka nie zrobimy osobówki, a z osobówki zawsze tego dostawczaka po wyjęciu foteli możemy takiego przynajmniej sobie zrobić. Więc jest to bardziej poszukiwana opcja. No jeszcze nie powiedziałem chyba o tym, że auto ma hak, no ale to i tak byście zobaczyli, że go widać na po prostu na filmie, a jest to też cenione przez kupujących, bo sami nie muszą tego dokładać. No i nie oszukujmy się, często jest to samochód kupowany do użytkowych jakichś tam rzeczy, więc przyczepka się przydaje. Dobra, co my tu mamy? Tutaj ta sławna książeczka z nabożeństwami, którą znalazłem z tyłu. Ale no to nie jest główny temat. No i tu jest książka serwisowa od niego. Niestety książki tutaj nie ma. Ale jak spojrzycie, mam tutaj do niego ostatni przegląd. Był robiony w sierpniu w tamtym roku i zostało auto do 23 dostało przegląd, więc nie ma z nim żadnych problemów. A ogólnie co do serwisów, przede wszystkim pod maską widzę, że świeży akumulator. Jest wlepka od rozrządu przy około 174 tysiącach. No i tam jakaś wymiana oleju, widać po prostu ktoś auto serwisował, a nie każdy prowadzi taką sobie książeczkę, po prostu serwisuje, bo wie, że ma auto sprawne. Ale dobra, zacznę wam od lewej strony, jak przeważnie zaczynam. Tutaj mam elektryczne szyby, elektryczne lusterka, centralny zamek, no lusterka też są podgrzewane, włącznik od świateł. Jak spojrzycie, no nie jest to bardzo zużyte, bo w większości tych oryginalnych przycisków to one są po prostu już całe wyjedzone białe, a tu jest naprawdę ładnie. No tak, na liczniku widzicie sobie przebieg, nie ma żadnych błędów, jest tylko podświetlenie. Zaciągnę może ręczny. Podświetlenie tylnej tablicy muszę wymienić, bo widziałem, że jedno jest spalone, ale to nie jest problem. Mamy też komputer pokładowy, muszę sobie pozmieniać. No, jak na Caddy nie jest źle. Kierownica na jakieś minimalne ślady zużycia, ale naprawdę też jest ładnie. No i środkowy panel. Radio przede wszystkim w tych autach, Passatach, B6 Golfach często się wycierały. Tutaj nawet te przyciski grama nie mają zużycia. Klima działa, jak wspominałem wcześniej. Tutaj macie też dodatkowe schowki. Nic nie poobdzierane. Pokażę wam jeszcze tutaj środek, mieszek oraz gałka. Też jest w bardzo ładnym stanie. Tutaj tapicerka, jak na jasną tapicerkę, jak dla mnie w aucie dostawczym jest w świetnym stanie. Tutaj jeszcze wam pokażę fotel mój. Tutaj też nawet nie jest popniatywany. Naprawdę ktoś to auto szanował. Papierosy chyba nie będzie widać, jednak jest za ciemno. Może zapalimy światełko, ale i tak nie były palone. No i cóż jeszcze, o funkcjonalności Caddy'ego chyba nie muszę nikomu opowiadać. Jak widzicie, kładą się fotele pojedynczo do góry, tu jakieś siateczki, tu jeszcze u góry naprawdę duża przegroda, można sporo napakować. No i jeszcze pod fotelem moim kierowcy jest tu taki schowek na jakieś drobiazgi. Tutaj wchodzi spokojnie duże picie, więc
każdy, kto potrzebuje miejsca, auto z dużą ilością miejsca, będzie zadowolony. No cóż, jeżeli podoba Wam się to auto, możecie napisać komentarz, napisać możecie maila lub odwiedzić też moją stronę Mavkar Automoto lub Instagrama Mavkar Auta. A jeżeli akurat to auto nie trafiło w Wasze gusta, szukacie innych pojazdów, możecie zasubskrybować kanał, polajkować filmy, bo będą się pojawiały naprawdę auta w różnych przedziałach, na przykład, nie wiem, od 5 do 80 tysięcy, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i pamiętajcie, u mnie każde auto macie opłacone, z gwarancją. Jeżeli sobie zażyczycie, możecie ją przedłużyć na rok. A jeżeli ktoś by chciał na przykład to auto mieć dowiezione na lawecie, jest szansa się dogadać. Kwestia po prostu rozmowy i negocjacji. Na razie by było na tyle. Pozdrawiam.